Kebab, 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 zupa, nie wiadomo co. Witam serdecznie w kolejnym materiale z kebaba i nie tylko. Z tym oto człowiekiem przede mną, Witam. który. No, ja. Kłaniam się nisko i Tak. idę robić kepsa. Bo kolejka już. Był update, moi drodzy. I update zrobił tyle, że zamiast trzech dań mamy ich pięć. Więc tu się będą działy różne rzeczy, a ja muszę zobaczyć, co on odwalił z menu. Łódka, pierś. Prosty kebab, grillowana wołowina i zupa, tak? Dobra. No to pierś i łódka są moje. Ja mam zupę. W ogóle zrobimy chyba to samo przemeblowanie, co mam na tym na naszym livestreamowym save'ie. Chyba ta. Bo Dobra. ten róg tutaj jest do upy. No jest. I tu Widzę ogólnie właśnie pozmywane. ściany. No tutaj dużo rzeczy będzie do zmiany. Dobra. Mamy tak. Mamy pierś z kucioka, która jest spitolona. Czyli mamy tak. Ja mam pytanie. Co? Gdzie nasze cztery talerze? Nie mam zielonego pojęcia. Mamy Gra tul. działa, rozumiem. Pierś kurczaka i teraz tak. Mamy ziemniaka. Mamy zieloną paprykę. I mamy czerwoną paprykę. I tutaj się No, przemeblowanie widać. dzieje. No ale dobra. Piękasz, malarz, akrobata. Dzień dobry. No. To ja. Przynajmniej szybciej na to wszystko zarobimy, bo uwierzcie mi, rzeczy, które Co tutaj tam się może dzieje? robić, no są dosyć ciekawe, tylko kurna mać, trzeba na to wszystko zarobić, to jest raz, dwa. Rzeczy, które, znaczy mięsa i to wszystko kosztują. O, ten już dupę tu wywalił. Dobra, a ja muszę sobie przypomnieć. A, no to ja tak, muszę iść po łódkę. I łódka, z tego co pamiętam, to nie, dużo nie potrzebowały. Dobra, 8 nóżek, myślę, że styknie. Nasze ciężko niezarobione pieniądze. Dobra. Udziska mamy. I z tego co pamiętam, to one były z ziemniokiem. Słuchajcie, łódka. Nie, z pomidorem tylko. Okej. No to. A, to mi pomidorów mamy od. Dużo. Tylko. Coś jebłem w obliczeniach chyba. Tylko ziemniaka chyba będę potrzebował trochę więcej. Dobra, jest niemówna. Się machłem w obliczeniach gdzieś. Ojoj. No, trudno. Nic nowego. Matma ciężką być. No toć. Dobra. Pisać kasy nie ma, żeby drugą lodówkę sobie postawić. Trudno. Poczekaj, po tym dniu będzie. My będziemy tak Nie. teraz szybko upgrade'ować, że. Muszę rozstawić jeszcze rzeczy, które pochowałem. No, tak więc my tutaj się przygotowujemy, moi drodzy, i zaczynamy kolejny piękny dzionek w robocie. Czy piękne to nie powiedzieć, bo jeszcze kepsa muszę zrobić. No. No to kepsa rób. Ja się biorę. Nie wiem, włączać już grzanie, już ten, czy jeszcze poczekać, żebyś Nie, no jeszcze zdążył. sobie tego kepsa bym sobie zrobił. A, no dobra. No tak, bo my tu nie mamy w sumie miejsca na wszystko. Na kebaba jest miejsce. W ogóle jedno z kurczaka ci wpadło do środka u mnie przynajmniej. Tłuszcz. Nie, my tłuszczu nie mamy. Shit. No nie mamy, prawda? Tylko tu też już nie ma.
Znaczy, no mamy dwie porcje, ale to myślę, że to nie zlezie, chociaż kurne 15-19 osób. Sporo. Dlatego antrykot wziąłem. No dobra. No jak odblokujemy donera, to to też się przyda w sumie. Dobra, to wiesz co? Ja ci to na razie zdejmę. To co twoje? I ja to ja zrobię swoje to obydwa, bo... Taka jeszcze maszyna do mielenia muszę postawić, a... Grzyj się! Maszyna będzie na... Gdzieś tu miski mieliśmy do mieszania. Poczekaj, bo tu mi kurna papryka ucieka. Halo, papryka! Łobrut, łobrut, łobrut. No łobrut mówię, no. Ziemniok. No bo to teraz, żebym tego nie popindolił. To tak. Ziemniak, połóż się, no. To tu. To tu. To tu. Co ci się tam robi już? To tu. I to tu. I... To tu. I teraz tak. Patyk, don szaszły. No kurna mać! Ktoś mi przesunął. Dobra, pomidor jest... tu. Czosnek zielony. Czosnku też nie mamy. No to jest tu. Dobra, mam nadzieję, że niczego nie porąbałem. Ale wydaje mi się, że niekoniecznie. No kurna, weź talerz, a nie ten gnoju. I pierś z kurczaka. No ciepło już trochę spadło niestety, no ale dobra. Moje dwa są gotowe. To zanim tu się wszystko... No w sumie tak, tutaj mamy ten. Na razie kasy nie wydajemy. Wcześniej myśleliśmy, że trzeba dosyć szybko tamten budynek kupić, ale jednak... Jednak nie. Damy sobie radę na razie tutaj. Myślę. I zobaczymy, jak to wszystko wyjdzie. Tu będziemy mieli pomieszczenie takie na różne pierdoły, ale to zobaczycie później. Dobra, no to co? Otwieramy. No, ogólnie nie patrzcie na to, na tą zupę. U mnie jest 3-0. Ta gra ma swoje problemy, o których no my już się dowiedzieliśmy wielokrotnie. Ale to nie o to w tym na razie chodzi. Pierwszy klient Utko, drugi klient Zupa. Trzeci... Zupę to ja odbiorę, mu kasę to zobaczymy pierś... ile dostanę. No dobra. No ten łazi, szuka zupy. No kolejny. Aha. O! Czyli jednak moje się... No to mamy mały problem. No cóż. Zupa działa. Chyba, że zrobisz ten i się po prostu ją podmieni, no bo... A co, on zapłacił w ogóle coś, czy nie? Czy sobie wziął, poszedł? Poszedł chyba. Ogólnie rzecz ujmując, to u mnie to jest puste, więc tak jakby tego nie było. No właśnie, jak patrzę na ten, to coś mi się wydaje, ale przynajmniej umyte. Już dał. Czekaj. Naleję jeszcze raz. No podmień po prostu, czy coś tam, bo... Że będę musiał nowe zrobić. Weź usyń. No teraz ta. Dobra. Aha. No to coś się zepsuło, no. Nie mam pomidorowej już. No to rób. W ten sposób. Dobra, łódko tu połowa. Pomidora nam zabraknie. Ma, u mnie jest. No to... Nie mamy drugiej lodówki. A, kurde, zapominam o tym. Tak, bo na drugim sejwie mamy. No, o, talerze pod ten, pod zlewem. Znowu. Kurna. Dobra. To ja już nie mam u siebie w szafce. No to u mnie są jeszcze, jest jeszcze 5. Damy radę. Dobra, ja tutaj obsługuję. Obsługuję, ja spróbuję. Pozmywać. Zrobić ci zupę.
Dobra, na razie żyjemy, nie jest źle. Mleko, masło, Jezu, ja tego nie mam chyba, nie mam. Problem polega na tym, że teraz jak zmienili, nie ma czasu, to nie do końca wiemy, ile musimy jeszcze wytrzymać. Jakby to nie brzmiało. Ale teraz levele to wchodzą jak... Wiesz, na levele my nie narzekamy, w ogóle swoją drogą przywileje zerknijmy. No tutaj nie mamy takiego szczęścia jak na drugim save'ie, bo na drugim save'ie przez przypadek nam dało wszystko. Nie wiem jak to działa. Możecie ogólnie napisać w komentarzu jak graliście, czy wy też macie takie problemy. Zupa zaraz się skończy. Spoko, mam gotową. Dobra. Dobra, no, ja... Na już nie mam, ale... ja już tu pucu. Dobra. Pan dał pieniążki. Cieszymy się bardzo. Grillowana wołowina i... pierś z kurczaka. Dobra, czyli pierś zaraz będę musiał robić. Ale to jest akurat chwila, moment. Żeś wypucował, że syf dalej. A to ja bym pod drzwiami pucowałem. Nie tu. No to jest za mało. Dobra. O, tutaj akurat jeszcze musimy robić bardzo dużo rzeczy, ale... O, ten się pan cieszy. Mnie to też cieszy. Jak się zupa nie buguje, to mnie też to cieszy. Oj, dobra. Grunt, że to dało się podmienić, a nie, że wiesz. Bo to byłoby w ogóle przypał. No, dzień się powoli kończy. Musimy tylko posprzątać po niektórych, bo oczywiście nie potrafią wynieść do śmietnika. No właśnie, dzień się skończył. Śmieci wynosimy. Talerze do zmywania. Ogólnie z talerzami jest problem, przez to, że one potrafią być, no niestety, ale pod zlewem. Zostaw. Bo się zaraz znowu zbagują. No, musimy pamiętać, żeby... O, właśnie, zamykać. Bo już mieliśmy taki przypadek, że niestety, ale w momencie, kiedy nie zamknęliśmy, następnego dnia przychodzimy, a tam pełen... Znaczy no... Kilka osób było, wszyscy zdenerwowani, nie zrobiliśmy nic. I tak dalej, i tak dalej. Zauważyłem, że teraz jak wsadzimy coś do lodówki z mięs, to dalej się te przyprawy trzymają. Wcześniej się resetowały. Nie wiem. No to ja ci mówię. Ja mam pomysł, jak naprawić ilość talerzy. Mówisz? Szafki trzeba będzie kupić nowe, bo... One teraz są po 15. Zapomniałem. Nie nowe, tylko wezmę je do ekwipunku. Tak jak naprawiałem u nas. Nie. Po 12. No a nie powinno być po 15? Znaczy, nie wiem. Znaczy, chyba że tamten safe mamy... Może ze względu na level to się jakoś zwiększa, ale teraz mamy po 12, a wcześniej mieliśmy tu 12, a tam było 8. W sensie, że było za mało talerzy. Znaczy, no to też, ale chodzi mi, że maksymalnie było chyba 15. Przecież. To nie wiem, od czego to zależy. Ale to nieważne. Tak, bo save mamy dosyć stary, a update'ów już było chyba 3, więc jakby to wszystko też się może psuć. Co by nie powiedzieć. No, ale mamy kolejny dzionek za sobą. Nie zbagowało nas. Bo już też mieliśmy takie przypadki. Jeśli ktoś chce zobaczyć, to na TikToka zapraszam, bo tam się będą pojawiać właśnie takie rzeczy, które nam się zdarzyły. A i trochę było. Zarobiliśmy. Niewiele, ale zarobiliśmy. Więc mamy dzień numer 6. Mieliśmy przebudowę. No tak. No i kontynuujemy
Zarobek. Po kolejnych dniach mamy nową rzecz do zrobienia. I no trafiło na mnie. Znaczy trafiło na mnie. No ja już to robiłem wcześniej, więc jakby ma to też swoje plusy. Bo musimy zrobić parę dosłownie. Czy no w sumie możemy zrobić więcej tych szaszłyków, bo one są na tyle fajne, że można je sobie ogarnąć dużo wcześniej. Później jest dosyć prosto. Zaczynamy od soli. I od czarnego pieprzu. Teraz robimy ciach. Ciach. Nadziewamy i kładziemy. I teraz co my jeszcze potrzebowaliśmy? Cebuli, której nie mam. Z tego co widzę, i czerwonej papryki, czyli paprykę tu i... Jak to? Nie, nie ma. No nie ma, no nie ma, nie ma cebuli, no. A ziemniaków jest w ciur. Cebula jest potrzebna. Już mamy 5 osób w kolejce. Na pewno musimy brać pod uwagę to, że teraz jest więcej osób przez to wszystko, więc... Chcąc, nie chcąc... Musimy troszeczkę inaczej działać, niż działaliśmy wcześniej. Tak czułem. Więc ja tu kładę cebuli sztuk 10. Dobra, my potrzebujemy jeszcze pomidora i potrzebujemy dwóch łódek, znaczy łódek. Więc tak. I do tego potrzebowaliśmy chili. I soli. I takim oto pięknym sposobem możemy w sumie grzać. A ja łódkę to zrobię na drugiej turze, żeby nie pomieszać, bo to się źle skończy zaraz. Już wiemy to z doświadczenia. Mhm. Więc na razie robię tak. I zaraz szaszłyk będzie zrobiony. A nawet jest. I teraz robimy magiczny cyk. Nożyk na bok. Cebula się dogotowała. Papryka się dogotowała. Cebulę machnią. Cebula na talerz. I mamy szaszłyk. Zapomniałem zieleninki. No tak. Wiedziałem, że o czymś zapomniałem, że zieleninka potrzebna. No ale dobra, nieważne. Kuciak. Stary, Kuciak. Ile razy możesz walkować jeden przepis i zapomnieć o czymś? Ja nie wiem. Bo my szaszłyków później nie robiliśmy przez długi czas. Ty robiłeś szaszłyki, nie ja. Cicho. Ale to już wiadomo. Nie tłumacz. No. Jak zwykle, wszystko na mnie. Najlek. Ja tu mam 3 perfekcyjne dania. 4,8 na 5 to też nie jest złe. Wypraszam sobie. Jeszcze jakbym to miał takie oceny, to już w ogóle. Czepiasz się szczegółów ogólnie. Jak zwykle. Ja wiem, ktoś się czepiać musi. No właśnie. Tam sobie to powiedziałeś. Bo ja cię znam. Aha, brakuje. No, tak. Nie zapomniał. Właśnie o to chodzi, że nie zapomniał. Ta gra... Zobaczymy na nagraniu. Spoko, nie ma problemu. Nie ma żadnego
problemu. Ja wiem, co zrobiłem. My tutaj... Dobra, pieprz. Sam się pieprz. Nie no, ja kurczaka tylko. No, no. No kurna, ale ten nóż to mógłby łaskawie zacząć ciąć. Dziękuję. Nie, żeby coś. Ty stać nas na drugą lodówkę. Kurna. Się posunąłem. Dobra. To teraz tak, to było... Coraz lepsze masz te teksty. To było tu. I tu była potrzebna cebula. I była potrzebna czerwona papryka. Dobra. Czyli tak, tutaj udo jedno, udo drugie. I tu była filiada. I sól. I do tego pomidor. Dobra, a jem gotów. Spoko. Dobra, kolejny dzień, kolejne wyzwanie i dzisiejszym wyzwaniem jest ten oto piękny kebabik, czyli donerek, do którego potrzeba specjalnego noża, który jest dosyć prosty, a zarazem nie. Pracownika też specjalnego. Tak, i mamy dwójkę bardzo specjalnej troski pracowników, którzy bardzo się lubią. Słuchaj. Specjalni, a specjalnej troski to są dwie różne rzeczy. No dobra. Jeśli są specjalnej troski, ty jesteś specjalny. Okej. Okay. I ja odpalam grilla. Jora się. No, joro się. Odpalam grilla, gdyż iż ponieważ, bo muszę najpierw zrobić chociaż jedną rzecz. I już widzę, że czegoś mi zabrakło. I kurczę się, joro. A, kurwa. Poczekaj. Bo tu się teraz robi cyrk mały. Joro się wszystko. Wiem, że się joro wszystko i ja już tutaj... Kurna, nie denerwuj mnie nawet. Wziąłem nie ten nóż, serio? Dobra. To nie dało się pokroić? No nie. To tak, łódka. Jak nie dogotowane. Dobra, i do tego potrzebuję... To. Potrzebuję to. A to potrzebuję tak. I... Jak to zrobimy? Okej, cebula już. Cebulę muszę pokroić. Kurna, znowu nie ten nóż. Dobra, papryka. To jest danie numer 2. I tym razem dań mam... Niestety 3. Teraz tak, muszę zrobić w ten sposób, w ten sposób, w ten sposób, a tu muszę zrobić małe machnią. 5 sztuków. Mam nadzieję, że niczego nie popierniczyłem, ale wydaje mi się, że nie. Dobra, ziemniak gotowy, pomidor gotowy. Ty czerwonej papryki używasz? Tak. To idę dokupić jeszcze papryk. Dobra, ziemniak, pomidor, kebab. 6-0, dziękuję. I teraz od razu
W ogóle Mentwał jednej rzeczy nie zauważył, a to mu zaraz pokażę. Widziałem. To wiszące coś? Tak. Nie używałem tego, bo myślałem, że to jest bez sensu. To ja ci wiesz co powiem? Jak masz haki, które mają jedzenie. Że ja po łódkę muszę iść, bo nie ma. To leś. I... W sumie nie. Ja nic nie muszę. A ja jeszcze sobie kurczaka dokupię. Trochę kasy na to pójdzie, ale... Potrzebujemy. I... Tak. Udo. Uno pomidoro. Uno talerzo. Dobra, i teraz tak. Tu od razu. Cyk. Sól mi nigdzie zniknęła. Nie wiem o co chodzi. No może się skończyła. Mogłem nie zauważyć faktycznie. Bo soli tu używamy praktycznie do wszystkiego, więc no się, bym nie zdziwił, jakby się skończyła. No może i masz rację. Dobra. Kurna. Dobra, to tak, to mamy przygotowane już w zapas. Szaszłyk też jest w sumie przygotowany w zapas. Ja też już mam wszystko. Ja gotowy do otwarcia. Poczekaj. Bo ja muszę sobie teraz, wiesz, poukładać w głowie, co ja gdzie mam. To tu. Uno cebulo. Właśnie, no kupi tu, bo tu jest jeszcze idealne miejsce na kolejny stolik, co na to. I czerwono papryko? Może być. Bo tu jest czerwono papryko, tu jest ten i teraz no do donera potrzebujemy... No idealnie. Ziemnioko, potrzebujemy pomidora. I potrzebujemy... Dla odmiany zielonej. Dobra. Szaszłyk jest tam, łódka są przygotowane, doner się robi, jestem gotowy. No, po paru dniach walki z klientami i z rosołem. No właśnie. Teraz nie chcę współpracować. Udało nam się dotrzeć do momentu, kiedy przychodzi do nas chłop. I my już z doświadczenia wiemy, co on będzie od nas chciał. Wam jeszcze tego nie mówię. Ale jesteśmy na to przygotowani. Mojego kurczaka nikt nie chciał, znaczy donera nikt nie chciał. Dopiero pod koniec zaczęli brać cokolwiek. No ta papryka się jeszcze nie zrobiła, co jest grane? Teraz mi wszystko wystygnie, bo kuźwa papryka wla. Teraz to ja wszystko podgrzewam, pierdziele. Ja będę krzyczeć, że zimny. No to ci. Nasz klient, nasz pan. Niech się pije. Aha. Tak. Zobaczymy rosół. Oceny, kurna, są bardzo specyficzne w tej grze. Niestety. Uwaga, rosół. No, nic więcej nie dadzą. Nie wiem, co im kuźwa nie gra. Też nie wiem. Definitywnie nie chcę współpracować. Tak. Dobra, ja już gotowy do otwierania burdelu. No ja standardowo. 6-0. To dla tego chłopa trzeba jeszcze. Dobra, otwierać burdel. Rozumiem, że owszem. No mówiłem, że ja gotowy. Dobra,
To ja... Jak zwykle mnie nie słucha, no. To ja już tutaj szaszłyken machen. Na zapas. Dwie zupy. Jeden pomidorowy, jeden szaszłyk, drugi szaszłyk. Dlatego ja już ten szaszłyk robię. Doner. Doner to akurat jest najmniejszy problem. Doner jest bardzo przyjemny do roboty. Kurwa, no, teraz jakby współpracował, też by był przyjemny, ale coś mu ewidentnie nie idzie dzisiaj. Dobra. Ja już ze swoim gotow. Dobra, zobaczmy, co tu chłopie chcesz, donera chcesz. Doner. Spoko, może tym razem mi połowy mięsa nie zmarnuje. Tak jak poprzednim razem. Zobaczymy, co ten chłop będzie chciał. Żebyśmy się wyrobili z tym. Ty wybierasz tam boksa. Doner. I rosół. Okej. Okay. Dobra, to ja już talerz dla niego przygotowuję. Talerzy. Pomidor, szaszłyk. Pomidor. Ci jeden zostanie. Wiem. Mi pomidor jeden zostanie. Wiem. Patrz cały czas. Pomidor. No to pomidora już nie masz. Ja nie dokryłem pomidora. No to teraz jesteśmy trochę w dupie, bo tak, pomidora nie ma. Ja mam swoje po jednym. I teraz chłop przyjdzie. No ale jak tam przyjdzie chłop, to reszta nie przychodzi. No tak, w sumie razem. I on nie wyjdzie. Zapomniałem. No. Czego się tam już... narzekasz? Nie narzekam, spoko. Jakbyśmy już tego nie przechodzili. No. Pilnuj to tam, następny przychodzi. Prosty. Chyba... pierwszy dopiero. No. Tym razem moje się rozeszło. Bardzo dobrze. Ja tam nie narzekam. Ja też nie. Dobra, zajęcie teraz chłop przyjdzie, bo pusto się zrobiło. Spoko, ja akurat właśnie pomidorowego wydaję. Nie, dobra, jakaś... to już nie mam mięsa do pomidorowego. Które to mięso? Te, które powinno być w misce. A! Okej. Okay. Dobra, idzie. Jest i on. Dobra. No, wybierz od niego. Mister Boxy! Dobra. Antrykot. Pusz. Tak. Ja pierdzielę. Burak. Ja robię dwa razy kotlety. Antrykotu. Tłuszcz. Kurna mać. Wiesz co, ja mam pewien pomysł. To można zrobić z tłuszczu i antykotu kebaba. No właśnie to chcę zrobić. Tylko weź zrób szaszłyk z tym tłuszczem i z antykotem. Gdzie ty go to dałeś? Znaczy możesz użyć z miski po prostu, bo i tak ten. A to ja po prostu dam mu tego zwykłego, co już mamy zrobione. No tak, a ja dołożę do tego kebaba. Ja zrobiłem mu dwa kotlety jeszcze z jednego antykotu. No dobra. No to tak możemy zrobić. Dobra, to ja... dorzucam...
A, czekaj, bo to jeszcze coś. Dobra, pomidor. Czekaj, bo to ten talerz, co nie? I bur... nie, to jest ten, to jest pusty. Całkowicie. Dobra, okay. I burak się robi. Masz to. Ale to czekaj, bo ten antryka to mi dałeś... Bo tam papryka się smaży pod tym. Dobra. I no, puść mnie! Kurwa. Nie. To. A, no to nie, są dwie te... Dwie zielone papryki graliśmy, nie wiem czemu. Dobra, to trudno. Dobra, to ja to kroję. To kroję. I tą paprykę dla niego. No tak, ale już papryka jest. Dobra, to kraj. I jeszcze kebab. No to wrzucaj. Nie, za dużo. Co za dużo? No bo jest plaster. Dobra, to tego plaster nie powinno być w ogóle. No były dwa duże antrykoty. No. Jeden, dobra. Trudno. Przeżyjemy jakoś. Nie, bo powinien, bo ja mi chodziło, żeby zrobić antrykot i tłuszcz. Bo my tłuszcze nie użyliśmy. Jak to nie? Tłuszcz się robi do kebaba. Nie! Tak. Stary. Przyjrzyj się, co tu mam kuźwa na dole w lodówce. Aha, no dobra, to nieważne, to się wszystko udało. Nie, bo ja myślałem, że to się antrykot używa do tego i antrykotu dałeś oddzielnie jeszcze... Antrykot się robi do kebaba i do tego. No i do tych kotletów. No to i tak za dużo poszło teoretycznie, no ale dobra, nieważne. No dał nam dwa duże, więc no... Tego się robią cztery części. Kebab był jednej, dwa kotlety. No i z tego twojego chyba też się robi w jednej części. No tak. No, no czyli byłoby idealnie. Ojebałeś go na kotleta, przyznaj się. Nie no, ten powiedział, że jest wszystko git, więc... Ten, elektryczny. Panie. Nie, już. Coś na co... Chcieliśmy... Jak najszybciej... Zarobić... I tak dalej, dobra. Moi drodzy, odcinek długi. Odcinek długi, ale musieliśmy jeszcze jeden level ogarnąć. I mamy nową rzecz, którą zobaczycie w kolejnym materiale. A tymczasem my się żegnamy i do zobaczenia następnym razem. Nara!